Łukasz Karpiel, Prawy, Prosty, czyli program, w którym mówię w sposób prawy i prosty. Dlaczego mówię, a nie mówimy? Bo dzisiaj, bo dzisiaj jestem sam. Bo dzisiaj chciałem Państwu powiedzieć coś o sprawie, która szczególnie mnie zbulwersowała w ostatnich dniach. Nie chciałem zapraszać do tego żadnych gości. Chciałem się podzielić swoją własną opinią, swoim własnym komentarzem. Sprawa dotyczy Żyrardowa, miasta, w którym patronem jednych, jednym z ulic był generał Emil Fildorf pseudonim Nil. Był, bo już nie jest, bo radni tego miasta stwierdzili, że powrócą do nazwy jedności robotniczej. Ja nie chcę się tu wdawać w analizę historyczną, o jaką jedność robotniczą tu chodziło. Czy chodziło o tą zjednoczeniową PPS-u i PPR-u, którą tak naprawdę nie było żadnym zjednoczeniem, tylko wchłonięciem jakichś niedobitków PPS-u przez, przez PPR. Czy chodziło o jedność robotniczą w postaci strajków, które w Żerdowie się odbywały. Czy chodziło o jedność robotniczą dotycząca lewicowego um, dziedzictwa tego miasta. Nic, a nic mnie to nie obchodzi. Absolutnie mnie to nie interesuje. Ja wiem tylko jedno, że w Żyrardowie patronem jednej z ulic był generał Emil Fildorf, pseudonim Nil, bohater, a teraz już nie jest. Głosami radnych z Platformy Obywatelskiej przestał być. Szkoda czasu na bredzenie o tym, czy to się wraca do czegoś, czy nie. O tym to nie ma znaczenia. Był bohater, przestał być bohater. Państwo radni, to dla Was, to dla Was też. Generał Fieldorf walczył w legionach. Walczył w kampanii wrześniowej. Potem przedzierał się do Francji przez Afrykę, Kair i Węgry. Potem kierował Kedywem. Potem był w obozie pracy na Uralu w ciężkich, dramatycznych warunkach. Rombał Tajgę. To dla was i dla waszej wolności i dla tego, żebyście dzisiaj, wy mogli go usunąć z bycia patronem tej ulicy, został aresztowany przez komunistów, przesłuchiwany. Dostał się w ręce najpaskudniejszych, można by powiedzieć, postaci tamtego czasu. Przesłuchiwali go znani z sadyzmu ludzie. W Na jego drodze życia pojawili się tacy ludzie jak Światło, jak Wolińska. Został skazany na karę śmierci po 8 godzinnej rozprawie. Wszelkie prośby o zmianę tego wyroku zostały odrzucane. To dla was wreszcie został on zamordowany. Nigdy nie odnaleziono ciała bohatera generała Emila Fildorfa Nila. Nie wiemy, gdzie jest, chociaż poszukiwania, poszukiwania trwają. Nigdy też nikt... Nie został pociągnięty do odpowiedzialności za tą zbrodnię sądową. Ani Wolińska, ani yy, sędzia sądu wojewódzkiego Górowska a, za tą zbrodnię nigdy nie odpowiedzieli. I takiego bohatera wy usunęliście z yy, ulic waszego, waszego miasta. Podobno na wniosek obywateli, nie wiem, być może tak było. Na jednej szali postawiliście. W bohatera, a na drugiej jakieś polityczne uwarunkowania. To jest hańba. To jest hańba, którą się wy okryliście, radni z Platformy Obywatelskiej. Co się stało z wami, radni Platformy Obywatelskiej? Przecież to wasz prezydent Bronisław Komorowski i parlament zdominowany przez was wprowadził w życie zainicjowaną przez Świętej Pamięci. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego inicjatywę ustanowienia dnia pamięci żołnierzy wyklętych. Wtedy wasi koledzy z partyjni poparli Komorowski, podpisał. A wy dzisiaj jednego z tych bohaterów wyrzucacie na śmietnik. Szukacie czy chcecie uzasadnienia, czy chcecie teraz się tłumaczyć, że tak zrobiliście, że to byli obywatele, nic, a nic, to mnie nie obchodzi, że ktoś tego chciał. To wy Podjęliście taką decyzję, to wy wpisaliście się w ten ciąg historyczny usuwania pamięci o bohaterach, usuwania pamięci o bohaterach walki z komunizmem. Przez lata miażdżono pamięć, najpierw ich wsypywano, wrzucano do dołów, zasypywano wapnem, wszelkie ślady miały po nich zniknąć. Przy wielu wypadkach to się udało. W przypadku, do tej, w przypadku Nila Fildorfa niestety też, bo tak jak już mówiłem, tego ciała nie odnaleziono, nigdy szczątków nie odnaleziono, nigdy bohatera. Przez lata potem miażdżono pamięć o żołnierzach wyklętych, o takich bohaterach jak Emil Fildorf w podręcznikach. Opowiadano dyrdy Mały o tym, że to byli zbrodniarze, przestępcy. Fildorf Nil. Który walczył w kampanii wrześniowej, który kierował Kedywem, który walczył z niemieckim okupantem, usłyszał w zarzutach, że szedł ręka w rękę z niemieckim okupantem. On to usłyszał. Człowiek, który oddał, oddał swoje zdrowie, życie, poświęcił się, żeby walczyć, on to usłyszał. Wy się wpisujecie w ten, w ten ciąg rozumowania. Potem. Yy, tak zwanym odzyskaniu wolności, niepodległości przez Polskę, wielu ta pamięć uwiera o żołnierzach wyklętych. Dlaczego uwiera? To jest oczywiste. To jest oczywiste. Uwiera dlatego, bo albo bohaterem jest Fildor w Nil, albo bohaterem są komunistyczne pachołki. Tu nie ma zgody. Albo dla kogoś bohaterem jest Inka, albo ci, którzy ją zamordowali. Jeżeli ustawia się Ince Pomnik, to wszyscy inni, dla których ona nie jest bohaterem, przeżywają, przeżywają jakieś straszne katusze i męki, które nic a nic nie nie obchodzą, niech przeżywają. Więc wolicie stanąć po tej stronie, dla których bohaterami są mordercy Inki, mordercy Fieldorfa, mordercy Rotmistrza Pileckiego, o to chodzi, państwo radni, w ten ciąg się wpisujecie. I powtarzam jeszcze raz, nie opowiadajcie bajek o tradycji, o tym, że ktoś chciał. Wy usunęliście bohatera i wpisujecie się w ten ciąg miażdżenia pamięci o żołnierzach wyklętych. Jakoś Wtedy teraz nie przeszkadza, nie pojawia się głos, no ale trzeba będzie przerabiać jakieś dokumenty, jakieś pieczątki, adresy, ludzie się będą gubić, listonosz będzie się gubił, rachunki nie będą dochodzić, bo tak się zwyczajowo mówiło, kiedy dekomunizacja wchodziła do Polski: że jak to zmieniać ulicę, no to będzie kosztowało, to będzie, no, to będzie problem. No dobra, niech kosztuje, niech kosztuje. Pamięć historyczna, prawda jest bezcenna, bo jeżeli nie ma prawdy, to jest kłamstwo. Kłamstwo może być darmowe, kłamstwo się może nawet opłacać, ale czy nam chodzi o kłamstwo? Nie nam chodzi, nam chodzi o prawdę. Więc tym razem to się nie pojawiło. To się nie pojawiło, nie było takich, takich, e, takich doniesień. Bo tym razem było po waszemu, bo tym razem było tak, jak wy chcecie. Nie jak pamięć o bohaterach, ale pamięć o czym? No właśnie o czym. Podobna sprawa miała miejsce w Białymstoku, kiedy usunięto. E, Innego bohatera, majora upaszkę. Tam również przy protestach tych, którzy chcieli, aby, aby major Upaszko był upamiętniany, radni usunęli. Czy to oznacza, że już teraz właśnie takim obejściem dla przywracania tej rekomunizacji staną się samorządy? Mieszkańcy powinni uważać, czy pod ich bokiem nie chce się im takiej rekomunizacji zapodać. Że znajdzie się grupa kilku, kilkunastu, czy nawet kilkuset a, osobników, którzy chcą przywrócenia pamięci o jakimś bolszewickim e, e, gnomie, o jakimś bolszewickim e, mordercy, i samorząd to może klepnąć. Uważajmy na to. Samorządy stały się, jak nieraz tu mówiliśmy, w prawym prostym, takim bypassem do wprowadzania. A, Takich spraw jak LGBT, jak in vitro, tych, tych takich kulturowo-światopoglądowych rzeczy, skoro się nie da tego wprowadzić w centrali, być może oni teraz spróbują poprzez ten samorządowy bypass rekomunizować. Widzieliśmy, co się, jak, co się stało w Warszawie, kiedy te tabliczki, choćby z ulicą Inki, zostały odkręcane i, i, i odpadały. Ta wizja jest niestety y, ciągle, ciągle realna. Dlaczego? No bo w ciągle są tacy, którym ta pamięć przeszkadza. Jeśli nie im, to przeszkadza ich ojcom czy dziadkom. A przecież oni wszystko zawdzięczają swoim ojcom i dziadkom. To tatuś czy dziadziuś dusił reakcję, czy pisał w postępowych y, pisemkach o tym, jak strasznie socjalizm jest wspaniały. No to teraz synuś czy wnuczuś. Nie będzie bronił tego koszmarnego, upiornego dziedzictwa Tatusia i dziadziusia, a będzie bronił, bo mu się to prozaicznie opłaca. Na to więc, Szanowni Państwo, uważajmy. Zmieszając powoli, powoli do końca, chciałbym jeszcze raz powiedzieć: hańba Wam, radni Platformy Obywatelskiej, hańba Wam, bo stajecie po, po stronie tych, po których na przykład ja nie chcę stanąć. I myślę, że wielu Polaków e, nie staje, i tego wam, tego wam nie zapomną. W internecie można znaleźć e, listę osób, które głosowały e, w tej właśnie sprawie, jak głosowały. Warto tę listę szukać, warto o nich pamiętać. Potem, kiedy będą wybory, czy, czy to te, zweryfikować te nazwiska i popatrzeć, kto jak się, kto jak się zachował. Warto to o, tym, o tym pamiętać. Ta wojna, wydawałoby się, ta walka z tym komunistycznym dziedzictwem, ona się powinna już dawno skończyć. Dawno skończyć, mamy rok 2019, a to ciągle, ciągle trwa. Niestety trzeba sobie powiedzieć, że władza obecna, władza prawa i sprawiedliwości nie zrobiła wszystkiego, co mogła zrobić. Niestety część tzw. tego um, antykomunistycznego zapału zostało. Skanalizowane w taki antykomunizm, antykomunizm reglamentowany. To znaczy, kiedy potrzeba, to się rzuca hasłem komuniści, a kiedy nie potrzeba, bo to są nasi, to się mówi, no nie, to, to się im zapomina. Jeden taki człowiek, już teraz nazwiska nie będę wymieniał, może być symbolem tego. Obecnym Sejmie go już nie ma. Wyborcy mu podziękowali. Być może właśnie między innymi też dlatego. Warto pamiętać, że. Um, Wchodzenie w takie alianse, jakieś takie dywagacje, w niuansowanie tego problemu, jakim jest tradycja czy dziedzictwo komunistyczne, no, kończy, się, kończy się źle. Poza tym jest bardzo łatwo rozpoznać. Jeżeli ktoś ma coś na sumieniu, to będzie właśnie wchodził w takie alianse i niuansował i pokazywał, a za komuny też nie było tak źle. A były to trudne czasy, a był to patriota trudnych czasów. Natomiast prawda historyczna, co daj nam, Panie Boże, się obroni i wkrótce być może uda się odnaleźć doczesne szczątki generała Fieldorfa Nila i przywrócić mu godną pamięć także w Żyrardowie, co powtórzę jeszcze raz, daj Boże. Amen. Na koniec piękne hasło. Prech z komuną. Łukasz Karpiel, prawy prosty.